Cześć! Zapraszam Was dzisiaj jesiennie do zrobienia kolejnego ciasta z jabłkami. Ciast z jabłkami na kanale jest masę. Oczywiście w opisie Wam dam linki do tych poprzednich ciast z jabłkami. Hitowe to jest ciasto pulchny jabłecznik jak za dawnych lat. Tam to ma wyświetleń, naprawdę dziękuję Wam. Tam ma wyświetleń, chyba powoli się będzie zbliżać też do miliona. Ale też są jeszcze inne ciasta z jabłkami, jest szarlotka tatrzańska, no jest masę tego. A dzisiaj chciałam z Wami zrobić ciasto, które się nazywa, oczywiście ściągnęłam z niemieckiego kanału, dobra, bez komentarza. Ono się nazywa Bratapfelkuchen, czyli ciasto z pieczonymi jabłkami. Jest to ciasto troszeczkę bardziej pracochłonne, ale bardzo proste, nie może się nie udać. Z tego względu, że tam jest masa dolna, górna i budyniowa, ale odbity może służyć jako tort, a też bardzo fajnie, fantastycznie nadaje się na ciasto świąteczne. Więc no, warto troszeczkę poświęcić pracy teraz w tej okolicy już przedświątecznej, żeby takie ciasto zrobić. No i dobrze, i do tego potrzebujemy. Przede wszystkim potrzebujemy gdzieś około 5-6 jabłek, nie za dużych i najlepiej lekko kwaskowych. Idealna byłaby szara reneta, ale spróbujcie dostać szarą renetę, to nie dostaniecie. No i potrzebujecie na tą podstawę ciasta, na kruche ciasto, to potrzebujecie po prostu mąka, masło, jajko, proszek do pieczenia, cukier, a na tą masę jabłkowo-budyniową potrzebujemy mleko, śmietankę, budyń waniliowy lub śmietankowy. Do wypełnienia jabłek fajnie mieć trochę żurawinki albo trochę orzechów, albo jedno i drugie. I genialne jest, ale ja tego nie dostałam u nas jeszcze do świąt kawałeczek, a to u nas się akurat w Polsce pojawia dopiero przed świętami. Jeżeli sobie kupicie jakiś baton marcepanowy albo tą kostkę marcepanową do wypieków i to gniazdo nasienne jabłka napchać tą kostką, tym marcepanem, to jest odlot kompletny. Tylko że no niestety ja nie dostałam, ale polecam, że można to zrobić. Aha, i pieczemy w tortownicy 24, ale też będziemy robić to, za czym ja nie przepadam, czyli będziemy wałkować, ale też się da to zrobić, nie? Ciasto naprawdę może jest troszeczkę bardziej pracochłonne, ale jest bardzo, bardzo proste. Dobrze, no to zaczynamy od zrobienia ciasta kruchego, czyli tutaj. Tutaj mamy 125 gramów masła i to masło będziemy ucierać z 1/3 szklanki cukru. Momencik, ja już tutaj sobie podziabię. Ono taki już jest wyciągnięte z lodówki, nie jest zupełnie zimne, bo ja mam słaby mikser i on mógłby mi nie pociągnąć takiego totalnie zimnego masełka. Dobra, no i teraz miksujemy. Ja tutaj będę wsypywać stąd 1/3 szklanki cukru, ja tutaj mam 2/3, bo jeszcze będziemy potrzebować do budyniu, więc się nie zdziwcie. No i ucieramy. Dobrze, teraz dodajemy do zmiksowanego masła z cukrem, dodajemy jedno jajko i dalej miksujemy. Dobrze, i teraz dodajemy do zmiksowanego masła z cukrem i z jajkiem, dodajemy 1/2 szklanki mąki z łyżeczką proszku, ja od razu ten proszek wmieszam do mąki, bo to zawsze tak się powinno robić. I dobra, wszędzie mi zwracacie uwagę, że troszeczkę soli trzeba dodać do każdego ciasta, czyli dodaję szczyptę soli. O, niech będzie. No i dalej miksujemy. Mamy tutaj wyrobione ciasto i wkładamy w tej chwili do lodówki, bo będziemy robić nadzienie, a to ciasto jak będzie w lodówce, albo nawet do zamrażalnika, można owinąć w folię spożywczą i włożyć do zamrażalnika, bo nam się będzie po prostu ładniej wałkować. A w tym czasie robimy nadzienie do naszego jabłecznika. Teraz robimy nadzienie w czasie, kiedy tam nam się chłodzi kruche ciasto w zamrażalniku albo w lodówce. Robimy nadzienie, czyli gotujemy budyń. I budyń gotujemy z pół litra mleka. Ja mam akurat 1,5%, ale może być troszeczkę mocniej procentowe.
200 ml śmietanki, ja mam tutaj 30%, ale 18% moim zdaniem może być, a jak ktoś już bardzo, bardzo oszczędza, to i 750 ml mleka, czyli 3/4 litra mleka też da radę, bez przesady. Na przykład dodać jeszcze z łyżkę masła i też będzie dobrze. I do tego dajemy budynie śmietankowe albo waniliowe, lepszy jest waniliowy. I dajemy je jeszcze do zimnego mleka. Tak to jest dziwnie, że nie rozpuszczamy, tylko od razu do zimnego mleka. I dajemy jeden cały, a drugiego około połowę. I teraz co zrobić z drugą połową takiego budyniu? Służyć do sernika. Jak w serniku jest przepis na przykład, że dodajemy mąkę ziemniaczaną, to spokojnie można dodać budyń. Czyli tak przeliczać jak mąkę ziemniaczaną na łyżki. O, jeszcze troszkę. No, będzie pół. Naprawdę nie trzeba tego ważyć czy wymyślać. No po prostu mniej więcej półtora. I 1/3 szklanki cukru. I to wszystko najpierw rozprowadzić w zimnym. A teraz stawiamy. I tak długo, aż nie nam nie zacznie gęstnieć, gotujemy budyń. Budyń nam się już ugotował, zobaczcie. Jest piękny, gęsty, jeszcze bąbelkuje. I na chwilkę go odstawiamy w jakieś chłodniejsze miejsce. Można go przykryć troszkę folią spożywczą, żeby się nie zrobił kożuch, ale nam się moim zdaniem ten kożuch nie zdąży zrobić, więc go po prostu odstawiamy w jakieś chłodniejsze miejsce, żeby troszeczkę przestygł. I teraz zajmujemy się jabłkami. W zależności od tego, jak duże mamy jabłka, potrzebujemy 4 do 5 i te jabłka będziemy układać połówkami. To nie jest takie ciasto, bo też jest u mnie na kanale ciasto z połówkami jabłek, to nie jest to ciasto, ale to jest coś, no, coś podobnego, czyli przykrawamy. Najlepiej kupić takie nie za duże jabłka i żeby były kwaśne. Tak jak mówiłam, najlepiej szarą renetę. Przykrawamy na pół. Wykrawamy gniazda nasienne. Można tak nawet dość mocniej, bo będziemy je napychać jeszcze różnymi. Jeżeli jesteśmy pewni, że skórka jest delikatna, to w sumie jabłka nie trzeba obierać ze skórki. Ale teraz na przykład te kupne, one mają wszystkie takie dość te skórki twarde, żeby się dłużej przechowywały, więc ja bym jednak mimo wszystko, mimo że wiecie, że ja sobie ułatwiam pracę jak się da, mi potrzebujemy, o, coś takiego, takich nie za dużych. I na razie to kółeczko przekładamy. Ja tutaj mam deskę, więc ją sobie przełożę. A resztę rozwałkowujemy jak bądź, bo będziemy wyklejać tą tortownicę z rantem. To tak nie musi być jakoś idealnie. Można też bez rozwałkowywania, ale jak już mamy ten cały temat wyciągnięty, to łatwiej nam się to robi po prostu. Czyli taką. Większą. Część. Jak się gdzieś tam połamie, to się w ogóle nie przejmujcie tym, to się sklei. Tylko tak, żeby nam się łatwiej wyklejało tą tortownicę. Nawet kawałkami można wykleić. O. Moment. Dobra. No i wyklejamy tortownicę z rantem. Ja dałam papier do pieczenia, bo nie chcę wam pokazywać, w jakim stanie jest moja tortownica. Ja już teraz wiem, że muszę kupować takie pokryte, nie wiem jak to się nazywa, ale mam po prostu takie rynienki, one są świetne, nie rdzewieją i można je myć i długo bardzo dają radę. Natomiast no, muszę sobie taką kupić tortownicę, tą 24, bo ona jest najpopularniejsza, bo po prostu to jest tragedia. Po kilku pieczeniach się okazuje,
że zaczyna rdzewić albo się robi brzydka i dlatego też ten papier do pieczenia między innymi dałam, żeby się nie wstydzić przed Wami, a nie zdążyłam kupić. Zresztą to ciasto jakoś tak kręcimy troszeczkę na doczepkę. Ono było już w planach, ale się okazało, że mamy chwilkę tutaj, bo kręcę akurat z panem Marcinem, nie z Wojtkiem, i się okazało, że mamy chwilkę czasu w momencie, kiedy zanim on swoje śliczne trzy panienki, dziewczynki odbierze z przedszkola. No i tak mówię, no dobra, to bierzemy tą tortownicę, ale ją wyłożę papierem, co byście nie krytykowały, że na czym ja piekę. Jak znacie jakieś bardzo dobre blaszki, tortownice, takie rzeczy, to doradźcie. Ja kupiłam, mówię, taką rynienkę i taką małą blaszkę do jakby jak mniejszej ilości ciasta piekę, taką kwadratową, i są świetne. Natomiast tortownicy nawet kupiłam takiej mojej dosyć ulubionej firmy, już zapomniałam jak się, Fackelmann czy jakoś tak się nazywa, też nie jest dobra. Ja nie wiem, co to się dzieje. Odchudza się wszystko. I tutaj już jest wyklejona tortownica z rantem. Wy nie musicie, jak macie ładną tortownicę, nie musicie podkładać papieru do pieczenia. Można po prostu wysmarować. I teraz tak, układamy na tym jabłka. I każdy z jabłek można czymś napchać. A jak macie, no mówię, tą masę z marcepana, to w ogóle jest super. A ja tak tutaj raz orzeszek, raz żurawinka. Można nic nie dawać też. Można dać łyżkę miodu, łyżkę dżemu. Ale fajnie, żeby to było, bo potem jak się kroi, to też ładnie wygląda. Fajnie, żeby tutaj coś było, nie? Już mamy wszystkie jabłka włożone, teraz wlewamy budyń. On już troszeczkę przestygł. On nie musi być zimny, to od razu mówię. Może być taki ciepławy. Teraz wyrównujemy tą masę budyniową. Tak, żeby tam też te boczki trochę pokryło. I teraz nakładamy tą część, którą wcześniej wywałkowałyśmy. Łoliśmy. Troszkę do rantów, żeby za bardzo nam nie wypływało to. Przyklepać. I teraz pieczemy. 160 stopni, góra-dół, może być z nawiewem, może być tylko góra-dół, około godziny, bo te jabłka się muszą porządnie upiec. Ciasto można posypać, już jest gotowe, ono jest jeszcze troszeczkę za ciepłe, powinno być dłużej w lodówce, ale no nam się spieszy i potrzebujemy, już go troszeczkę nacięłam, żeby zobaczyć, czy się da pokroić. Nam się niestety spieszy i już go chcemy zaprezentować Wam pokrojone. Posypujemy je cukrem, pudrem, można polać na przykład czekoladą, ale to nie wiem, czy to nie zmieni troszeczkę smaku. I spróbuję pokroić z drugiej, tutaj jest już zaczęte, bo chciałam tylko zobaczyć, czy się da, ale chcę ładnie przekroić, więc spróbuję z drugiej strony. Nawet papierka spod spodu nie wyciągnęłam, żeby nie rozwalić. No czasami tak jest właśnie w YouTubach, że się nie da na następny dzień czegoś pokazać, więc się pokazuje w ten sam dzień i potem może być różnie, ale zawsze można wyciąć. Ciasto jest pokrojone, zobaczcie, tutaj jest przekrój, tutaj widać jabłuszka, widać budyń. Moim zdaniem wyszło idealne. No jeszcze tak jak mówię, ono jest jeszcze ciepławe, przez co jest na pewno przepyszne i przepysznie pachnie, ale do krojenia jest takie sobie. Zobaczcie, ta masa budyniowa, dużo tej masy budyniowej i dużo jabłek. Zaraz, na razie tego nie będę jadła, bo chcę przekroić tam, gdzie są, chociaż nie wzięłam nożyka. Dobra, może tak przekroję tam, gdzie są jabłuszka. O, po dziabie pokażę, jakie jest. Proszę bardzo, tutaj jest i żurawinka, i jabłko, i wszystko, co trzeba. Ciasto naprawdę jest przepyszne. Na koniec spróbuję. I bardzo polecam je piec, tym bardziej, że wcale nie jest jakoś specjalnie drogie, a jakby jeszcze do środka włożyć ten marcepan, to byłby odlot kompletny. No ale to z tym marcepanem, no to różnie bywa, też nie każdy lubi, nie? Więc pieczcie ciasto z jabłkami, może też to ciasto robić za tort. Nie jest wcale trudne, troszeczkę pracochłonne, ale nie tak bardzo, zawsze coś innego.
i na razie, do zobaczenia, cześć, pa, a, i subskrybujcie, łapki w górę i te sprawy, nie? No, to na razie, do zobaczenia, cześć, pa, smacznego.